Dobry wieczór. Zapraszam na otwarcie wystawy Comfort Work, której autorami są Liam Dostriego i Andrii Dostriew. Jest to wystawa, która odbywa się równolegle w Poznaniu i na Biennale Wenecji, ponieważ ta praca właśnie jest częścią ukraińskiego pawilonu. A ponieważ autorzy mieszkają w Poznaniu i są częścią życia artystycznego i kulturalnego naszego miasta, to rzeczą naturalną jest, że również pokazują swoją pracę tutaj i dzielą się tą pracą z nami. Pomysł jest taki, że każda osoba, która przychodzi na tą wystawę, raczej znajdzie miłowidzialną dla siebie taką postać uchodźczą, którą będzie miło oglądać i poczuje się dobrze, że oto jest ten ukraiński uchodźca, który wygląda tak, jak powinien. To jest praca, która jest niezwykle aktualna, niezwykle ciekawa moim zdaniem i oferuje spojrzenie na problemy, z którymi się wszystkie społeczeństwa europejskie borykają, czyli problem migracji, ale problem także relacji pomiędzy nami a uchodźcami, migrantami, osobami, które do nas przybywają. Ta relacja polega na tym, że my te osoby w jakiś sposób postrzegamy i w jakiś sposób kategoryzujemy, patrzymy na nich, oceniamy ich. Na każdym filmie wideo widzimy jedną postać, każda reprezentuje pewny stereotyp o uchodźcy ukraińskim, ale powiedzmy mile widzianym. Czyli chodziło nam o zbadanie takich stereotypów dotyczących osób, które społeczeństwo przyjmujące w Europie akceptują. Czyli chcą, jak ta osoba powinna wyglądać, w jaki sposób się zachowywać, kim w ogóle być, czy to mężczyzna, czy to kobieta, ile ma lat, jakie ma poglądy, czy jest ta osoba biedna, czy bogata. Różnego rodzaju mechanizmy kulturowe, podświadomość, różnego rodzaju sygnały wizualne i innego rodzaju komunikaty wpływają na to, w jaki sposób my się zachowujemy. Praca Comfort Work jest właśnie o tym i opowiada o tym, myślę, że w sposób taki zdystansowany, ironiczny, ona podważa nasze przyzwyczajenia, czy kwestionuje sposób, w jaki patrzymy na ludzi. I robi to w taki sposób, że prezentuje nam swego rodzaju teatr. Okay, guys, we are ready to start if you are ready. So meet each other. This is Saskia. She would be performing the stereotype for us today. Do odegrywania tego wizerunku osoby uchodźczej, ale chcianej, wynajęliśmy profesjonalnych aktorów z Europy, które nie mają żadnego doświadczenia migracyjnego ze sobą, więc faktycznie płacimy Europejczykom, żeby pokazywali za kasę Ukraińców, którzy uciekają od wojny. I właśnie to był taki bardzo ważny punkt wyjściowy, że nie pokazujemy faktycznych uchodźców, bo to jest pewny rodzaj lustra, więc przychodzi sobie taki Europejczyk, widzi osobę też z Europy, która pokazuje taką osobę uchodźcą, ale którą raczej chce się widzieć, więc to nazywa się comfort work, bo to jest taka praca komfortowa. Widzisz wszystko, co odpowiada twoim uprzedzeniom na temat uchodźców z Ukrainy. Te wszystkie kategorie stworzone tutaj, pokazane, przypomniane przez artystów, okazują się być fikcją stworzoną na użytek tej prezentacji i dodatkowo jest to fikcja, która jest stworzona
po pierwsze przez aktorów wynajętych do tej prezentacji, a po drugie przez samych uchodźców, którzy w aktywny sposób partycypują w tym projekcie i to oni instruują aktorów, w jaki sposób mają wyglądać, jak się mają zachowywać, jaki wyraz twarzy mają przybrać, żeby być tym bardzo przekonującym migrantem, uchodźcą, który otrzyma pomoc. Jeden ze stereotypów przedstawia właśnie tą Ukrainkę, która niby jest bardziej mile widziana niż uchodźcy z Azji, z Afryki, z krajów jakby poza Europą. I jakby ten wątek też chcieliśmy dotknąć, że jakby jesteśmy świadomi, że wyglądamy tak, jak wyglądamy jako Ukraińcy i też mamy ten mały kawałek przywilejów, że jakby jesteśmy akceptowani lepiej niż wiele ludzi, którzy też tego potrzebują. O tym też mówimy. Dodam tylko, że wśród Ukraińców są osoby o niebiałej skórze i też jakby są uchodźcami i też czasami potrzebują pomocy i jakby nie da się zachować się za tym, że wszyscy są biali i nie potrzebują już więcej żadnej pomocy. Słowo komfort w języku angielskim ma kilka znaczeń i z jednej strony oczywiście oznacza pewien rodzaj wygody, tak jak w języku polskim, ale także oznacza pocieszenie. I myślę, że to drugie znaczenie, ono pogłębia wymiar tej pracy, dlatego że to jest praca o pocieszeniu, bo z jednej strony uchodźcy, jak pamiętamy doskonale sprzed 2 lat, w momencie, w którym wybuchła wojna w Ukrainie, to byli też ludzie, którzy potrzebowali pocieszenia. Tu sytuacja jest odwrotna, dlatego że to właśnie ci uchodźcy, migranci, oni pocieszają nas, bo mówią nam, zobacz, jak się przystosujesz, to też jak przyjdzie pora na ciebie, jak ty będziesz uchodźcą, jak u ciebie wybuchnie kryzys i ty będziesz uciekać, to my już ciebie wyposażamy w tą wiedzę, którą my mamy. Ucz się od nas, bo to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy w takiej pewnej sytuacji. Kryzys klimatyczny, wojny, to jest wszystko coś takiego, co może dotknąć każdy kraj, każdego z nas i trzeba o tym pamiętać, także patrząc na ludzi, którzy do nas przychodzą po pomoc.